dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Salt and Sanctuary. No i tak, jesteśmy w sanktuarium, w którym byliśmy tam w sumie blisko właśnie tej świątyni. No i w sumie tak pomiędzy tym poprzednim odcinkiem nie stało się jakoś szczególnie dużo, poza tym, że mamy 50 magii, gdyż wyfarmiłem sól po to, żeby już osiągnąć mistrzostwo magiczne. Przy czym 100 tysięcy jeszcze na nowy kostur, które teoretycznie powinny się przydać, już sobie odpuściłem. A dzisiaj idziemy do tej całej brzeziny, żeby spróbować zobaczyć, co się tutaj kryje. I tak zginęliśmy już od jakiegoś dziwnego wierciństwora. No niestety. Cokolwiek to jest, raczej nie będzie z tym łatwo walczyć przy użyciu mieczyka. To jest nieciekawe i niezbyt fajne, patrząc na to, jak tam jest ciemno. Ale trudno, trzeba z kijem iść, żeby z kulek ognia co pobić, no to tak też zrobimy. Oby tylko nie było tam więcej problemów. No i tak, jakoś to będzie. Mam przynajmniej tylko nadzieję, a póki co... Może jednak nie są wytrzymałe, tylko po prostu dużo biją. No, w sumie bardzo możliwe. I co mam tutaj? Zamarznięty relikwiarz. Zdecydowanie. Nawet jeśli to nie jest wytrzymałe, to ataki ma zabójcze. No, a wytrzymałość mi naprawdę zajmującą potrzebę. Też dostało z jednej kulki chyba. I od razu zginęło. No cóż. Nie mnie to oceniać, ale jednak nadal wow. Okay, tam były jakieś wyżej rzeczy, tutaj są jakieś sekretne przejścia. Tak, gdzie kiedy to się zaraz przekonamy. No a póki co otwierajmy po prostu bramy, szukajmy sekretów czegoś innego. Tak, co mamy? Szarą perłę, tam jest jakiś spadek, który zobaczyłbym później, a tutaj... jakieś znowu inne przejście. Okej, no to zobaczmy, dokąd prowadzi ten spadek. Bezdenna ciemność. Mój ulubiony rodzaj spadków. Okej. Dokądkolwiek to prowadzi, raczej to nie będzie łatwe. By tam pójść, więc... może... tak... najsensowniej, czy tam... ogólnie najbardziej mówiąc wprost... pas. Nie czuję, żeby po prostu to było aż takie... istotne, żeby to odkryć. Przynajmniej no, chciałbym, ale... Ci mówisz, że tam będę się bardziej męczył z tym wszystkim, niż to będzie warte właśnie nawet zachodu. Więc tak, zamiast takich rzeczy po prostu skupmy się na przechodzeniu tej lokacji i eliminowaniu tych... lamrożców wiercących, czy co to cokolwiek tam jest. A tak, właśnie samą tą dziurą zajmiemy się kiedy indziej, może. O ile o niej nie zapomnę. Tak, co w tym miejscu mamy? Ścianę, której nie przeskoczę w taki sposób, co oznacza, że trzeba się cofnąć, a wraz z tym cofnięciem się trzeba też udać się tam wyżej. Można tam było tu wcześniej iść, albo można zrobić coś takiego po prostu, jakby na skróty. I okej, tu są schody. Okej. Dobra, to będzie trochę cięższe, ale spokojnie, dam radę. Jestem prawie pewien. Prawie pewien, że dam radę. Tylko dla świętego spokoju jeszcze wezmę, jak ktoś trwa pochodnie. Wydaje się tutaj z mieczykiem, bo jakoś tak pewnie się czuję, kiedy tutaj powiedzmy świeci ta pochodnia. Tak. Okej, czyli nie panikować, tylko spokojnie iść. To jest chyba rozwiązanie tego problemu. Ale dobra. No jak mówię, ja tutaj idę po raz pierwszy. Ja się na tym nie znam, ja za bardzo panikuję, jak są znikające platformy. Więc może zaraz się uda jakoś lepiej to wszystko ogarnąć. Jeśli tylko pad będzie współpracował, ja sam też nie będę za bardzo panikował. Z tego, co widzę, tutaj nie ma potrzeby, żeby panikować.
większości przypadków te wszystkie platformy pokazują się na tyle dobrych odstępach czasowych, że tak, no. Panika jest niepotrzebna. I co mamy? Szkatułkę soli. A nie będę jej na razie używał. Po prostu ją odłożę. I tak, tutaj jest takie zejście. Jakieś takie miejsce, które pewnie tworzy przejście tam, magicznie, teraz. Oczywiście. Oraz jakieś tutaj przejście, które zaraz sobie zobaczymy. No, dobra, wybaczcie to cięcie. Ale tak, domownicy. I mam tu jakąś skrzynkę, która na całe szczęście nie jest mimikiem. Za to mam tutaj czarne ubranie? Chyba tak, które jest lekkim pancerzem klasy trzeciej. Okej. Okay. Lżejsze niż to, co mamy, ale nie powiedziałbym, żeby ten był lepszy. Więc dobra. Po prostu idźmy dalej i zobaczymy, dokąd to nas zaprowadzi. Puste miejsce. Nie lubię takich rzeczy, bo często zwiastują jakieś pułapki, niespodzianki niemiłe i inne takie. A jednak, tym razem można ciekawie oszukać. Aha, jednak użyły sobie te słupy. Super. Słyszałem, że to będą przeciwnicy, ale nie, pomyślałem. Skoro to się nie rusza, nie można tego zranić, no to nie. A jednak. Ale dobra. Nie przejmujmy się tym, kiedy indziej tam pójdziemy. Na razie... A czy coś, czym tego nie można ranić teraz? A dopiero później, kiedy to będzie chciało, żebyśmy z tym walczyli? To też staje się możliwe? Zresztą nie wiem. Ale dobra, mamy tu to, czyli jakiś... Ostromord Okrut. Kolejny boss. Okej. Czy jesteś podatny na ogień? Aha, no jesteś, to bardzo. To mniej więcej mówi tyle, że nie boi żadnym wyzwaniem. Patrząc na to, jak bardzo polegamy na ogniu. I mamy Achievement The Peach Woods. Super. Coś jeszcze tutaj mamy ciekawego? Czy tylko tyle w sumie? Skrzynka soli. Coś wielkiego. Może być fajna duża ilość soli. Ale dobra, i rycerz. Ciekawe, jak on tutaj przylazł. Ale tak, jakieś takie dziwną chyba tarczę to obstawiam. Przynajmniej sądząc po nazwie. Czy to była tarcza? Tak. Ale dobra, no się tym przejmujmy i pogadajmy z nim. Oto jesteśmy na krańcu wyspy. Panuje tutaj mrok, a tam, gdzie kończy się droga, zaczyna się czarna tchłań wody. Jedna misja dobiega końca, pojawia się tuzich kolejnych. Podczas moich przygód znalazłem to pismo. Achievement Wise Words, okej. Wygląda na ważne, ale nie jestem zbyt odczytany. Weź je, przyjacielu. Rozpacz to nic innego jak odrzucenie przywilejów. Okej, i... Taka dzielnica i co dalej? A. Nic więcej tu nie ma? Co, ta lokacja była totalnie opcjonalna? Aha, nie rycerz już znikł. Wow, no dobra. Co mnie nie dziwi się, że to było opcjonalne, jak ten... boss tej lokacji, czy cokolwiek to jest taki słaby. Też nie dziwię się, patrząc na to, jak ta lokacja wygląda, że w sumie to mogło być opcjonalne. Tutaj za bardzo niczego nie było takiego specyficznego, interesującego, ciekawego, czy jakkolwiek inaczej to nazwać. Okej, okay, panika. Niepotrzebnie panikuję. Okej, okay, chyba wiem, jak tam się dostać gdzieś dalej. A przynajmniej będę próbował, bo jednak chcę zobaczyć jak najwięcej sekretów tego miejsca. A może poza tym dziwną dziurą, którą tam widzieliśmy wcześniej, bo ta dziura jest okropna. I dobra. Full focus, gwiezdny kluczu. Full focus. Tak. Nie. Musisz zrobić swój trik, tak.
I musisz jeszcze stymingować z pojawianiem się tamtych rzeczy. Dobrze. Tylko trochę za wolno. Okej. Okej, okej, tak, tak, tak. I teraz tak, 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 hop. I mamy to. Aha, jeszcze więcej tego. Okej. Było się jedno, znika, tak, 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 okej, i zamarznięty relikwiarz oraz kolejne. Super, po prostu super. Uwielbiam takie miejsce. Niestety tam teraz 20 parę tysięcy sołnierzy. Którą bym chciał oszczędzić, by się udało się uzbierać 100 tysięcy, to wtedy no, nowego kijasa zrobię. Ale tak, cokolwiek tam jest, wydaje się też być równie trudne jak ta dziura. Tylko problem, że tutaj zgubiłem większą ilość soli niż w dziurze, więc tym razem warto byłoby chociaż spróbować ją odzyskać. Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, hop, 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 tutaj, tak, 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 super. Dobra. Pierwszy segment za nami, nawet szybko, tak, tak, tak. Tylko muszę to zrobić, jak nie ma tej platformy. Pojawi się, jak ona zniknie, to ja zacznę to robić. Tak, 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 tak. O nie. Dobra, teraz już nie ma sensu. Straciliśmy. Straciliśmy słup. Cokolwiek tam jest, chyba będę musiał poczekać na inną okazję. Bo jednak... może nie tyle, co nie chcę, co po prostu mi się tu nie uśmiecha do końca. Po prostu mówię prawdę. Nie jestem w nastroju na największe, po prostu takie jakieś odkrycia, zwiedzania i tym podobne rzeczy. Okej. Okay. No i jeszcze oni. Tutaj wydają się być chociaż trochę odporni na różne rzeczy. Poza potężnym moim ogniem. Aha. Pokonałem go, on mnie wcześniej pokonał. Bity rycerz. Ciekawa nazwa, chociaż adekwatna. W takim wypadku, czy będziemy iść tędy normalnie, czy zawrócimy jakoś? Aha. Z innych mi powodów uznali, że to nie on mnie dobił, tylko tutaj to solne coś jest, więc tak. Dobra, wiem, że zaczynam gadać głupoty i tym podobne, więc po prostu użyjmy tego. Przeteleportujemy się do... Alchemancium? Nie, do jeziora Syjam, z powrotem. I tak, wiem, że mogę szybko wrócić, ale no... Wolę iść w ten sposób, żeby mieć szybciej, łatwiej... Nie podróż, sklep. Na wypadek, gdybyśmy chcieli tutaj wracać. Pamiętam, ile mam rogów, więc dokupię tak style. Co i tak są grosze. No i żegnaj. Idziemy. Idziemy do Krypty Martwych Bogów. Czy jak ktoś tam to miejsce nazywało. Po prostu... Moim zdaniem naprawdę nie ma sensu się męczyć z tymi lokacjami teraz. Może później tam wrócimy, kiedyś odkryjemy te sekrety. A może nie. To już jest po prostu zależne tylko i wyłącznie od tego. Czy jak to się nazywa, czy będzie mi się chciało, czy nie. A nawet jeśli tego nie zrobimy, to nie jest koniec świata. Bo zawsze kiedyś może będzie to drugie podejście, takie przysłowiowe. Czy to na tym wyzwaniu z wiosłem, czy na czymś innym. Bo tak, nie wiem czemu bardzo myślę o tym, żeby podjąć się publicznie tutaj, na YouTubach, wyzwania wiosła. Które, powiem szczerze, naprawdę kojarzę jako coś prostego dla mnie wtedy, kiedy byłem jeszcze jełopem. To tym bardziej teraz powinno być pioroste. A, jeszcze tutaj są właśnie te rzeczy do zwiedzania, zobaczenia. Ale tak, to nie tym razem. Teraz chcę zwiedzać tą kryptę martwych bóstw. Zobaczyć, co tam jest. To było martwych bóstw, czy mylę nazwy? Chyba było martwych bóstw. A jeśli mylę nazwy, to ciekawe, z czym pomyliłem. Jakim w takim razie innym czymś były martwe bóstwa? Nie, dobra, to są martwe bóstwa. I woda, która leci do góry? Tak by sugerowała animacja. Dobra, teraz widzieliśmy jakieś dziadostwo. Chciałem powiedzieć, że może tutaj go nie spotkamy, ale też to jest.
Wow, łatwo można pokonać i zamarznący relikwie. Fajne rzeczy tu wypadają. Bardzo. Więc tak, zobaczmy, co będzie przypalony medalion. Medaliony były... Berm 2? Chyba? Okej, okay, dobra, te dziadostwa jednak nie są groźne. I co tu mamy? Grobołaz. Okej, okay, tak się nazywa ten grób, bo mamy trochę grobołaza. A póki co idziemy dalej i... tak. O, stary kolega. Nie ma co się go obawiać. Jeśli jest tak samo słaby jak tamten, to na 2 zejdzie. 5500? 5500? Chwila, zjemy też o... pierścień od soli? Po co mi on? Od razu lepiej. Tak, wiem, że niby 100 tysięcy muszę zbierać, więc to jest logiczne. O, super, diamentowe ikra. Szkoda, że już ich potrzebuję. Ale nadal dzięki. Dzięki, bro. No i teraz tak, idziemy dalej. Gdzie dalej? Tutaj może? Prawda, nie? Teraz co, mamy w takim dziwnym miejscu? Co my się nie przekonam na razie? Zatopiona kadzielnica, fajne i jakiś skrót. Nie, uwielbiam, uwielbiam po prostu te moje zmysły odkrywania skrótów czasami. Miejsce na sanktuarium. To mi się podoba i to bardzo nawet. Bardzo, bardzo nawet. Okej, okay, wybaczcie to cięcie, ale znowu pewne ważne sprawy wynikły. I dobra, idziemy dalej. Tam było jakieś też przejście, ale jednak wolę zobaczyć najpierw tę stronę. Widzimy, tu mamy kamienny przywódca. Fajna rzecz, tylko no niekoniecznie potrzebna. A właśnie przy okazji lampa. Tak, chciałem w sumie pochodnia, nie lampa, no ale wiadomo o co chodzi. No i idziemy do miejsca, które nie wiem czemu bardzo zaczyna mi przypominać wyglądem jakieś takie miejsca, w których już byliśmy. Czyżby? Tak trochę. I... naprawdę? Poprowadzi tutaj? Wow, no cóż, mam tylko jedną odpowiedź na to wszystko. No pudełkowatość świata jest tutaj aż zaskakująca. Chyba nawet większa od Dark Soulsów, jak tak myślę momentami. A tam już też było mocno spudełkowane wszystko. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Cieszmy się tym, czy coś. No i idźmy po prostu przed siebie. W poszukiwaniu jakichś dalszych miejsc, odkryć znajdziek, czegokolwiek. Bo jednak to jest najważniejsze w tej grze. Być w ruchu, odkrywać, zbierać sól, stać się potężniejszym. Chociaż, czy my możemy stać się jeszcze potężniejsi, to nawet nie wiem. Już tak, mam wystarczająco dużo tego wszystkiego. I okej, teraz tutaj ostrożnie trzeba. Mówiłem ostrożnie, a nie spaść. Jak jełop. Ej, no cóż, najwidoczniej dla mnie ostrożniej spaść jak jełop to są synonimy. No ale co mam z tym zrobić, no to jestem ja. Raczej każdy, kto mnie śledzi trochę dłużej niż chwilę, to wie, że wszystkie moje wielkie, wspaniałe momenty są zaraz nadganiane przez moje fatalne wpadki i zlamienia. I to jest w sumie coś, co w sobie lubię. To, że gram na spokojnie, zazwyczaj, nie tryharduję ani nic. I... mimo tego, że właśnie przegrywam jakoś okropnie, że lamię, to nie przeszkadza zazwyczaj. Oczywiście są momenty, kiedy już się wkurzam na swoje zlamienia, no ale tak. To jest coś, co właśnie, jak powtarzam, lubię w sobie i czego raczej nie chciałbym zmienić, bo po co w sumie. Okej, teraz tutaj mamy coś takiego, dokąd to zaprowadzi znowu? Okej, do jakiegoś miejsca, w którym mamy takich dziadów. Że nadal plują tym zielonym czymś, dajemy 1500 soli, co też jest niezłym wynikiem. I można ich łatwo pokonać przy użyciu jednego wystrzału z kulki ognia. Dobra, czy to miejsce dokąd się prowadzi bardziej? Chyba nie. Co nie zmienia faktu, że jednak tak to sprawdzę. Kryształowa kula, fajna znajdźka. Ale no niepotrzebna przez to, że ja nie jestem z tych, co to chcą zmieniać. A inne sanktuaria w to swoje? Bo nie mam po co w sumie, tak najprościej mówiąc. No. I tak, idąc tutaj się cofamy, teoretycznie, więc tego nam nie trzeba. Musimy znaleźć sposób, jak tam gdzieś się dostać. Nawet się udało bezproblemowo, prawie że. Mówię prawie że, bo jednak no, przed chwilą raz zlamiliśmy.
Czasem ja zrobiłem. Powinien pamiętać, że to jest nadal moje, a nie nasze wspólne działanie. I tak, w sumie tu więcej mamy poza bezdennym spadkiem. Czemu podkreślam, każdy spadek dla mnie jest bezdenny, dopóki nie widzę dna. Okej, a poza nim to chyba niczego tutaj nie ma. Wow. Wow. Ja mam tutaj pecho farta, dosłownie, z wybieraniem tych kierunków. Pecho farta, bo jak mi się udaje się to przeżyć, a pecho farta jednocześnie, bo to jednak spadam często w tym... Z tej strony, z której nie ma tych schodków. Dobra, kolejna perła też była, która pozwala tworzyć bronie piątej klasy. Szkoda tylko, że mam ich aż za dużo. Widziałem ten świecznik, co tu mamy? Zapomniany król? Okej, zapomniany król. Trzyczęściowy boss, okej. W miarę podatny na ogień, więc nie będzie aż tak źle. No i tak, jedny problem może być taki, że jest trzyczęściowy. Chociaż nie bałbym się tego jakoś szczególnie, bo co z tego, że trzyczęściowy, skoro znając życie, można byłoby łatwo i tak tutaj przezwyciężyć. Wystarczy tylko ostrożnie podchodzić do tego, do używania mojej mocy ognistej i błyskawicowej, przy czym podkreślam ponownie, ognista jest tą sensowniejszą. Błyskawicowa jest tylko po to, żeby balansować ognistą. I chyba to wygramy. Tak coś czuję. Okej, padł. Teraz tylko został ten trzeci jakiś taki dziad, który co chwilę tworzy kółka ze słów, które są nawet nie trudne, co po prostu irytujące. Ciekawe, że w sumie, że mam tylko jeden atak. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie wiedziałem, żeby robił cokolwiek innego poza tymi kółkami ze słów. Co sugeruje, że w sumie na ten moment wygramy. Bo wątpię, żeby on nagle zrobił coś, co by miało zmienić podejście. No, wygrana. Wygrana. Popijmy sobie trochę miodku. I idziemy. Tak, jakiś achievement może? Nie ma. Ucho zapomnianego sędziego, rycerza i króla. Ja, czekajcie. Ich tu było trzech. Król, rycerz i... Ostatni nawet nie przeczytałem, ale lepiej to przeczytam, bo wydaje mi się, że... Gdzieś to znajdę teraz, tylko gdzie są te uszy. Bo mam jedną teorię ciekawą. Ale zanim to muszę zobaczyć. Rycerz, król i sędziego. Okej. Okej. Jakieś prawo istnieje w tej krainie poza prawem bezimiennego Boga. Okej, kim jest bezimienny Bóg, to nie mam pojęcia, ale dobra. Sędzia. Aż będę musiał sprawdzić jedną rzecz, bo to jest moja teoria, którą powiem, jak tylko zobaczę właśnie jedną rzecz. Właśnie tak, sędzia, król, rycerz. Powiedzcie, z czym wam się to kojarzy? Jeśli nie wiecie, co ja wam zaraz powiem, z czym mnie to się kojarzy. Jak tylko pomyślę, jak wrócić do sanktuarium. Piszmy. Tak, bo chyba to jest jedno, co tam pozostało na razie. I... co? Czy to jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce. Okej, czyli tędy nie wrócimy. To najprościej będzie po prostu połazić chwilę, może zaraz znajdziemy jakieś inne przejście. Tak. Co to chciałem tutaj przekazać? Dobra, w sumie będę się z tym wstrzymywał. Co to chciałem? Tak. Nie wiem czemu, to może być błąd, ale sędzia, król, rycerz. O, świeczki, jak miło. Kojarzą się tylko z jedną rzeczą. Z trójcą, naszym przymierzem, naszym sanktuarium. A czy tutaj będzie bezdenny spadek śmierci? Nie. Ale będzie tutaj ten kolega. Czy coś to mówi? Nie za dużo. Bo mógłby to być inny, a nie ten sam, którego już widzieliśmy, ale nadal mówi to tylko tyle, że jest tu bezpiecznie. Okej.
Kolejne świeczki. Krakeński smok. Skórz? No dobra. Jak ogień? Powiedzmy, że wystarczająco znośnie. On sam używa za to błyskawic, z tego co widzę. Więc musimy być ostrożni, ewentualnie zmienić ubranie na antybłyskawicowe. Ale tak, jak tylko spotkamy sanktuarium, które możemy przejąć, albo nasze sanktuarium w jakimś takim ciekawym miejscu, to chcę sprawdzić, bo tam była mowa o sędzium, sędzim, czym w opisie jego ucha było coś o jakichś fioletowych szatach. No i chciałbym właśnie zobaczyć, czy te fioletowe szaty nie występują właśnie może na sędzim w naszym tym tutaj przymierzu, sanktuarium, wyznaniu. Bo jeśli tak, to właśnie zabiliśmy swoich bogów, którzy by tutaj nie umarli. I mamy achievement The Crypt, czyli krypta. Okej, okay. Róg skórza. 87 i... Znowu ten dziadek? Pora bym ci się przedstawił. Kiedyś miałem wiele tytułów. Nic z tego nie rozumiem, ale okej. Okay. Ludzie znali mnie też pod wieloma imionami. Ale tytuły, sława czy nie sława, nie są tu nic warte. Na tej wyspie nazywam się Jared, albo Jared, nie wiem jak to przetłumaczyć. Zazdrość to potężna siła. Człowiek zazdrości sąsiadowi pięknej żony. Szlachcic zazdrości królowi, który rządzi szlachtą. Król zazdrości Bogu, któremu kłaniać się muszą wszyscy. A Bóg zazdrości... Bóg zazdrości tego, czego nie może mieć. Pragnąłem tak wiele od życia, ale spełnienie pozostawało nieuchwytne. A to, o co się modliłem, cóż... Wierzysz, że Bóg naprawdę odpowiedział na moje modlitwy? Te rzeczy, to życie, ta wyspa, to moja nagroda. Wspaniała moc, żyć w służbie i czyśćcowa egzystencja w tym cichym miejscu. Bóg tej wyspy odpowiedział na moje modlitwy. Wiedzie egzystencję w nienasyconym pragnieniu tego, co dla niego nieosiągalne. Narodzin ze światła. Żerował na chciwych, gromadził długi królestw i państw w obłąkanej nadziei, że udało mu się zdobyć coś, czy nie do zdobycia. Niestety, jesteśmy zrodzeni z soli i związani z sanktuarium. Jesteśmy na wieki umarli. Ten Bóg, ten demon, chcę, by pozostał bez imienia. Jego rządze władzy podsyca groza i niesława. Ludzie mogą nazwać swój strach krakenem. Ale ten przeklętym Bogu nie godzi się nadawać imienia. Miało. Zamarły pałac. Okej. Nie wiem, co więcej powiedzieć poza... Okej. Jeszcze raz okej. Po prostu idźmy i zobaczmy, co nam... czeka. Poza pałacem, który... Definitywnie powinniśmy zwiedzać do góry nogami. W którym jest bardzo ciemno. Więc tak, mimik? Nie mimik. Ciekawa sprawa. Rozkazy króla. Bardzo przydatne. Szkoda, że mam tego aż nadto dużo. Ale dobra. Jakieś coś jest. Jakieś miejsce, jakieś coś. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. Pałac do góry nogami. Okej. Jesteśmy tutaj i są świeczki. Nadal nie nasze sanktuarium, no niestety. Ale są świeczki. A tu zawsze coś. To nie sanktuarium, byśmy mogli do niego łatwo powrócić. A do świeczek tak łatwo powracać nie można, więc... Przez to nadal... No nie będę po prostu... uciekał stąd. A czy tutaj można pójść normalnie? Można na szczęście, dobra. Zwiedzamy naprawdę dziwne miejsce. Dziwne rzeczy tu widzimy. Ale nadal ta gra jest niesamowita. Podoba mi się naprawdę bardzo. A zresztą chyba widzicie z tego, jak bardzo spamie w odcinki, można wręcz powiedzieć. Oczywiście, że mimik. Było do przewidzenia. Szara perła. Miło, ale niepotrzebne. Okej, tutaj też. Szara perła i też mimik. Jesteśmy gdzieś. Ja konkretnie nie mam pojęcia, no ale gdzieś tak najłatwiej to określić. I mamy skrót? Przejście sekretne? Nie wiem, jak to inaczej nazywać. Ale okej, znowu mam do czynienia z tym czymś.
I też nie wiem czemu, jak to się nazywa, zgasły moje, tutaj te pochodnie, czy co to tam jest, i... Dobra, wiem gdzie jesteśmy, poznaję to miejsce. Adam, to bardzo dobrze, bo zaraz zobaczymy, czy moja teoria jest prawdziwa, czy nie. I tak, wow, czy coś. Była ciekawa sprawa jeszcze, tak jak teraz sobie pomyślałem o tym. Całą tą grę przechodzimy, będąc w tym sanktuarium Przymierzu Trójcy i... Nie wiem, czy da się nazwać to fioletem, ale... Tak, dla mnie podobne. Więc możliwe, że właśnie zabiliśmy swoich bogów. Ojoj. Ale tak, złoto im noszące złote berło. Tak, zapomniany król, złoto im noszące złote berło. Dobrze, na górę kości sięgniesz, za życia posiadała wielką siłę, po śmierci został z niego tylko płuczący nogami cień. Więc, a złote berło, złoto... Zgadza się. O, powiedzmy fiolet. Potencjalnie zgadza się, więc... Tak. Według mojego kanonu, nawet jeśli jest błędny, właśnie zabiliśmy własnych bogów. No i cóż... Ojoj, czy coś? Tak, mamy 78 tysięcy też, co oznacza, że... szybko teraz, nawet z wami po farmie brakująca. Właśnie to wszystko, bo chcę już sobie wziąć... Berło najwyższej klasy, czy tam laskę najwyższej klasy. A jak zwał. Bo cokolwiek tutaj się święci, cokolwiek tu się dzieje, wydaje mi się, że może być naprawdę już wielką akcją i wolałbym być gotowy na nią. Z jeszcze lepszym kijem. Trzeba pomiędzy tam chyba 89, a 100 będzie. Więc nie jest to olbrzymie, ale no zawsze coś. No jak widzicie, tak wygląda farmienie. Przychodzę tutaj, ubijam go, dostaję 6 tysięcy, szybko wracam. I idę tam jeszcze raz. Cała filozofia mojego farmienia. Bardzo prosta, bardzo szybka, bardzo skuteczna. Musimy pokonać go jeszcze 3 razy i będziemy mieć wszystko, co trzeba. Więc nie ma co się przejmować tym. Po prostu to zrobimy. Gdybym miał dwóch handlarzy, to możemy dokupić jeszcze szkatułki, które by oszczędziły nam farmienia go. Więc i razy. Niestety ich tu nie mam, więc tak. I wiem, że można nie by użyć dzwonka, żeby nie wracać, ale... No nie chcę używać dzwonka. Zamiast tego teraz pójdziemy jeszcze kawałek dalej, bo chcę sprawdzić, ile to soli oferują. Te tutaj chyba były kukły? Tak, tutaj były kukły. Bo może opłaca się też ich pobić. 300 za jedną. Nie opłaca się z tym walczyć. A i w ogóle teraz dopiero zauważyłem, że ten miecz też delikatnie podpala. No dobra. Nie opłacało się. Zdecydowanie się nie opłacało. W takim wypadku... Czy najłatwiej będzie szybko tam co załatwić? W Ziguracie może? Bo tak, resztę jestem w stanie chyba wykupić. Tak, mamy handlarza, mamy kowala, nie mamy alchemika, kurczę. Będę musiał się więcej teleportować, ale dobra. Dobra, jakoś to ogarniemy. Chodź kupiec szybciej. O, jesteś już. Nie chciałem gadać. Chciałem kupić szkatułki. Jedna daje 3000. Trzeba nam 9. 69. Mamy. Mam to za 45 tysięcy. Dzierstwo. Jestem tego świadom, ale... No co nam złoto w takim miejscu, w takim momencie, kiedy mamy teoretycznie wszystko, czego można chcieć. Dobra. To teraz zrobimy jeszcze raz. Tym razem już niech będzie do jeziora. Tam postawimy alchemika, bierzemy nowego kija i wyruszamy już na totalną przygodę dalszą. Gdziekolwiek nas to zaprowadzi, jakkolwiek nas to zaprowadzi. Potrzebuję transmutacji, oczywiście, że potrzebuję. Tak. 89. Gdybyśmy zrobili to, dostalibyśmy 90. Jeśli byśmy zrobili to, dostalibyśmy 91. Tutaj 103. Często wielka zamiana korzystna, nie jestem pewien. I tak ja tak ją zrobię. Tracimy jedną rangę, ale mamy teoretycznie najpotężniejszego kija chyba jaki istnieje. Przynajmniej mam taką nadzieję. Z tym też kijem właśnie wyruszamy na dalszą przygodę. Zobaczyć, co się kryje w tym zamku. I w ogóle jak z czasem, 34 minuty. O. Teoretycznie powinienem kończyć, ale poprzedni odcinek był krótszy, więc... Co mi szkodzi? Pociągniemy
Trochę więcej, trochę dłużej. Czemu by nie? Jakoś to będzie. Przeżyjecie to, że jest dłużej. A w sumie nawet mogę powiedzieć inaczej, nie tyle co przeżyjecie, że będzie dłużej. Co znam kilku, którzy bardzo by się ucieszyli z tego, że jest taki długi odcinek. Jak już niby spadłem, tracąc dużo życia. Ale nie ma co się przejmować takimi spadkami. Nie są niczym, czego nie jestem w stanie wyleczyć kolejną butelką. Więc tak powracając tutaj... żeby jak najmniej otrzymywać obrażeń tych upadków, tak, tak. I jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy przed chwilą. Tutaj był dosyć długi spadek. Mam powiedzieć właśnie, że trzeba uważać. Niestety się nie udało. Więc tak, będę musiał jeszcze raz tutaj schodzić. I chyba wam oszczędzę tego schodzenia. Spotkamy się, jak już tam będę przy świetle. No, tak będzie najlepiej. Dobra. Jestem na miejscu. Możemy iść dalej. Cokolwiek się kryje w tym wszystkim. Musimy to odkryć. Po prostu... po prostu musimy. I wiem, że pewnie wiele osób teraz powie takie, nie musimy, nie musisz, czy coś. Ale to miejsce jest za dziwne, jak dla mnie, żeby po prostu powiedzieć, dobra, to wracamy, czy coś. Co to nie. Po prostu chcę już teraz zobaczyć, co tu się kryje, co tu jest, dlaczego tu jest i takie tam inne. Mhm. Tak chyba najłatwiej określić powód, dlaczego tak bardzo mi zależy na tym, żeby tutaj iść od razu i zwiedzać. Po prostu, no, ekscytacja, emocje, inne takie rzeczy. Kufer soli, okej, jeszcze większe źródło soli i czy tam niżej coś jest, czy tylko bezdenna ciemność? Chyba tylko bezdenna ciemność, więc nic tam nie znajdziemy, teoretycznie. Nadal też nie rozumiem, czemu cały zamek jest do góry nogami, no ale dobra. Może znajdziemy odpowiedź na to za chwilę i... a nie, to są te schody, z których przyszliśmy. Czyli cokolwiek jest w tym zamku, to jest tutaj, w tym obszarze. Nie gdzieś indziej, więc... chyba trzeba będzie zaryzykować spadaniem. Nic innego nam nie pozostało, niż zobaczyć, co jest tam na dole. Kolejny fartowny upadek. Widzę, że po prostu mam farta z tym spadaniem ostatnio. Nie zawsze, żeby nie było, ale no, farta jakiegoś tam mam. Cokolwiek to jest, zaraz to odkryjemy, idąc do góry nogami po schodach. Może te schody tak tylko wyglądają i... świeczka. Bezimienny Bóg. Odporny na ogień, bije bardzo dużo. A jak z elektrycznością? Nie najgorzej. Jednak jeśli mam z tym się bić, to zdecydowanie tutaj... poza tym epicką muzyką potrzebujemy epickich umiejętności, epickiej mocy. Epickiego wsparcia ze strony mojej magii. Co? Przepraszam bardzo, co ty, gościu, robisz? Okej. Dobra. Rozumiem. Będzie ciężko. Bardzo nawet. Ale czuję, że mogę to zrobić, więc... Tak. Ja chcę, po prostu. Ja chcę, ja to zrobię. Ja pokonam cię, no. Zresztą nie wiem, czy nawet mieczykiem nie będzie lepiej walczyć tutaj, skoro magię nie bijasz tak dużo. Jak nie tym, to nawet weźmiemy z powrotem jakiegoś starego dwuręczniaka. Tak, tutaj spadamy w ten sposób, tutaj tak. I właśnie jeszcze solny pierścień wymienimy na coś innego. Nie wiem na co konkretnie, nie będzie to. Ale możliwe, że właśnie stary dwuręcznik jakiś z tych moich tamtych będzie lepszy niż to, co mam obecnie. I tak, ze wszystkich rzeczy jeszcze muszę o tym pamiętać, bo zapominam czasami. A tak, nie to, jełopie. To? Dobra. A, tak, jeszcze tutaj to było. Super. Dajmy może wzmocnienie teraz na bronikę. Otrzymamy obrażenia. No i znowu bezmienny Bóg. Czyli na Boga mi wygląda, czy na jakiegoś żywego trupa, no ale dobra. Szybko mnie dobił. Oczywiście. Bardzo szybko.
No to widzielibyście za chwilę znowu u niego. Okej, okay, próba numer kolejna. Może się w końcu uda. Musimy być i tak bardzo ostrożni. Aha. No, bez przesady z tymi swoimi atakami, nie zdążyłem nawet zareagować. No niestety. Nie należą do najuczciwszych przeciwników. Ale czego się spodziewać po walce z czymś, co się nazywa Bogiem. Dobra, przykład zobaczmy tutaj. Zdecydowanie za wysoko. Myślałem, że może być jakiś skrót, no ale nie ma. To będzie spore wyzwanie, przynajmniej dla mnie. Żeby sobie tutaj poradzić z tym, jeśli to tak ma wyglądać, ale dobra, ja się nie poddam. Więc no, za chwilę znowu się zobaczymy, znowu u niego. Zobaczymy, czy tym razem uda mi się go pokonać. Okej. Muszę jeszcze raz próbować. Miejmy nadzieję, że mi się to uda. Nie, no jeszcze jakiś inny atak, który pewnie mnie od razu dobije. Dobra, nie jest aż tak źle. Przynajmniej na początku. Agresywny bardzo. Okej. Okay. Śmierć? Przecież nie. Jakimś cudem... Nie! Nie jestem natychmiastowa śmierć. Jakimś cudem... Ale widać, że u niego... jest bardzo dużo agresji w ruchach. Szkoda tylko, że mi padł. Nie reaguje wystarczająco szybko czasami. Bo bym był bardzo wdzięczny, gdyby reagował odpowiednio w porę. A nie tak jak teraz, jak już jest za późno. Okej. 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 To jest chyba najłatwiejszy atak do unikania. Tak jak myślę teraz. Dobra. Okej. I pociski, których nie umiem unikać. Co oznacza kolejną śmierć? No niestety. Kać tego wszystkiego to byłoby pewnie dużo łatwiej. Ale też w tej sytuacji chyba najwyższa pora spróbować czegoś innego też przy okazji. Nie jest to może najmądrzejsze, ale gdzie ten miecz? No na takie rzeczy mam właśnie to. Tylko, że nie jednoręcznie, a dwuręcznie oczywiście go trzeba nosić. To wiem, może to będzie to, czego nam potrzeba, żeby go unicestwić raz na zawsze. Więc tak, no. Ja idę po prostu. Spróbujemy tym razem znowu z tym. A jak się nie uda, to po prostu na tym zakończę odcinek też i no, w następnym po prostu go dobijemy. Okej. Okay. Bezmienny Bóg, starcie numer kolejne. I w sumie mogłem zrobić to przed bitwą. Aha, zaczynamy od najgorszego, co może być, czyli od pocisków. Chciałem powiedzieć, że pewnie to będzie moja śmierć, ale nie jest aż tak źle. A, jeśli chodzi o same obrażenia tutaj, to wydaje mi się znacznie mniejsze niż na magii. Więc albo on jest jakoś podatniejszy na magię, albo nie wiem co. Ej. Nie. To nie będzie łatwe. Ale z drugiej strony ja nadal jestem zdeterminowany, żeby próbować. Nie chcę się poddawać. Nie chcę powiedzieć dość, nie dam rady czy coś. Więc idę po raz kolejny. Może pozmieniam tylko pierścień na jakieś lepsze, jeśli chodzi o te odporności na jakieś jego ataki czy coś. I widzimy się za chwilę. Ostatnia próba na dziś. Obiecuję też wam. Definitywnie ostatnia. Bo też osobiście wielce czasu nie mam na to, żeby ciągle przegrywać tutaj. Aha. Nie ma tak spamowania atakami, które... No. Dobra, nie ma co mówić o spamowaniu atakami, on nie spamuje jakoś bardzo, tylko tak, nie ma to jak po prostu wpadanie w ataki bardziej. To jest bardziej to, co chciałem przekazać w ten sposób. Których się potem nie umie unikać. Dobra. Jeden myk tego, szybko. I kulki ognia. I błyskawica.
I unik za niego. Okej, robi pociski, niestety. Których nie jestem w stanie uniknąć. Nie. Ja nie wiem, co ja tu robię nie tak. Jedno, co mi przychodzi do głowy ewentualnie, co naprawdę pomyśleć z tym pierścieniami, tylko... Problem w tym, że nie wiem jakie. Naprawdę nie wiem, jakie to mogą być pierścienie. Z tego mogę zrezygnować, bo to zmniejsza koszty, ale okej, nie potrzebuję tego. No tutaj siła woli to jest mana. To by się przydało. Tutaj wytrzymałość, no to zdecydowanie muszę mieć. Ale nie no, mogę to porzucić i szukać jakichś innych, tylko czego on bije nawet. Bo nie ukrywam, no nie mam pojęcia. Po prostu czego on może bić. Co może gdzieś, jeśli mam coś... na ataki normalne, to byłoby fajne, ale no nie mam. Tylko na uderzenia, chociaż uderzenia to możliwe, że właśnie są te obrażenia takie typowe. No cóż. Ja... Czy nie to? Że to? Jeszcze siła nie potrzeba, siła woli. Przecież z tego zrezygnowałem przed chwilą. Delikatne leczenie, ale nie. Zręczności nie. Błyskawica? Może? Nie wiem. Jeszcze raz spróbuję, bo ja po prostu czuję, że muszę. Muszę po prostu. Ja nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Ale tym razem już naprawdę ostatnie, bo zbliżamy się do 50 minut. No to starcie numer nie wiem który. Ale no, ja się nie poddam, ja muszę to zrobić. Udało się uniknąć, super. Był takim cudem też, więc jest dobrze. Dobrze, nawet bardzo. Teraz szybko tutaj łyk. Mogą poczekać na bezpieczniejszy moment. Z tym, dobra, jeszcze jeden łyk tutaj. Jeśli będziemy go wystarczająco na dystans trzymać, to może się uda. Okej, okay. Pociski. Idealnie pociski jeszcze lecą, a on robi szarże. Nie mam pojęcia. Ciężkie to. No ale dobra, jak mówiłem, na tym kończymy. Chociaż naprawdę nie chcę, no to czuję, że trzeba. Więc no, mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście usatysfakcjonowani z tego co wszystkiego. A samego bezmiennego Boga, jak i dalszą część gry, sprawdzimy już w kolejnym epizodzie, więc tak, no. To by było na tyle, dziękuję wam bardzo, no i... Do zobaczenia, hej, hej, czy coś.